Stasiu, a czytałeś, że panowie Durczok, Kołodko i prezydent Kwaśniewski znaleźli się w 10 najlepiej ubranych mężczyzn w Polsce w tym roku? No to co? No, to, że znowu nie widzę cię w tej 10. No to co? To, że lepiej nie wychodź do ogródka, bo wystraszysz wrony. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Mógłbyś przynajmniej założyć skarpetki. Miałem, to kazałeś mi zdjąć. Ale to było wczoraj w nocy, w łóżku, Stasiu. Jeżeli pójdziesz tak ubrany do urzędu pracy, to jestem pewna, że nie dostaniesz żadnej pracy. I dobrze. Mógłbyś się bardziej do tego przyłożyć. Jak mogłeś tak źle wypaść na rozmowie w sprawie rozdawania lizaków reklamowych? Tego już zupełnie nie rozumiem. Nie chcę pracować na dworze. Gdyby chodziło o rozdawanie lizaków w jakiejś galerii, to bym się do tego bardziej przyłożył. Dlaczego ta jajczynca nie jest na szynce? Bo szynka kosztuje. Rozumiem. Ale jakoś znalazłaś pieniądze na nowe firanki, tylko po to, żeby zrobić wrażenie na sąsiadach. Jedzenie jest ważniejsze, Heleno. Firanki nie są do jedzenia. Stasiu, jeżeli nie znajdziesz sobie szybko jakiejś pracy, to obawiam się, że będziemy musieli zacząć je zjadać. Wszystko przez to mieszkanie. Ile razy ci mówiłem, że nas na takie nie stać? Wydaliśmy już prawie wszystkie pieniądze ze sprzedaży starego domu. I co teraz będzie? Teraz będziesz musiał znowu zacząć pracować. Kto wie, może ci się to nawet spodoba. Wątpię. Nie będę jadł jajecznicy bez szynki. Będziesz? Będziesz, bo będę ci ją stawiała do każdego posiłku przed nosem, aż wreszcie ją zjesz. A czy chodzi o to, kto silniejszy? Tak. A to trzeba było od razu tak mówić. Czy ty wiesz, że w Polsce jest 3 800 000 bezrobotnych i ja ich mam wszystkich karmić? To niemożliwe. Nie mamy tylu talerzy. Mam ich karmić jako obywatel płacący podatki. Pisok, synku. Żebyś wyrósł na takiego samego dużego narzekacza jak twój tatuś. A poza tym te cyfry są zaniżone. Liczba bezrobotnych w Polsce wynosi 3 800 000 i jedną osobę. Pani Bożenka z mojego biura, no, zrezygnowała z pracy. To ta taka szczupła. No, była szczupła, ale teraz będzie miała dziecko. Skąd je weźmie? No właśnie, wytłumacz Piotrusiowi, skąd się biorą dzieci. Dzieci biorą się z seksu. Co to znaczy seks? No... To jest jedno z takich słów, które ma dużo znaczeń. Może znaczyć to i tamto. Praktycznie w większym lub w mniejszym stopniu te znaczenia są podobne do siebie. Jesteś zły, że cię o to zapytałem? Nie, ale skąd? Gdybyś nie zapytał, to byś się nie dowiedział. W każdym razie koniecznie potrzebuję kogoś na jej miejsce. I to szybko. Zgłosiłem to nawet do Urzędu Pracy. Zapamiętaj sobie, Stasiu, że jak nie dostaniesz dzisiaj jakiejś pracy, to nie chcę cię widzieć wchodzącego z powrotem w te drzwi. To może zostaw otwarte okno. Masz myśleć pozytywnie i mówić sobie, nie jestem gorszy od innych. Dzień dobry. A, dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy na zakupy. Nie mogę iść, muszę iść. Nie, nie, nie ty, Stasiu. My idziemy, wchodź, proszę. No to idę. Nie jestem gorszy od innych. Dobrze. No, idź już. Zaraz jestem gotowa. Już. Proszę się z tym zgłosić jutro do pokoju numer 10. Okay. Następny, proszę. Pan Zbogacki. Pan... Zbogacki. Nie, nie, nie. To jest Bogacki. Bogacki. Stanisław Bogacki. Tak, rzeczywiście, przepraszam. Pański papieros, jeżeli pan pozwoli. A proszę, chce pan pociągnąć? Dziękuję. Tu się nie pali. Barański. Brzostek. Bogacki. To ja. Tak? A wie pan, że nie jestem gorszy od innych? Tak. A jakiego rodzaju pracy szukał pan w ciągu ostatnich 5 lat?
Bardzo lubię zwierzęta, głównie papugi. Podoba mi się przemysł rozrywkowy. Nie ma dużego zapotrzebowania na tańczących weterynarzy. No, widzę, że pański zawód to zaopatrzeniowiec. A pańskie wykształcenie? No, pamięta pan, kiedy pan kończył szkołę? To było jakieś w pół do czwartej, czy coś takiego. A, pan pyta, w którym roku? Jakieś lata 60. A czy ma pan maturę, czy zawodowe wykształcenie? Zawodowe, zawodowe. Z maturami było wtedy ciężko. Były różne zamieszki. Marcowe, sierpniowe, grudniowe. To bardzo się odbiło na moim wykształceniu. Bałem się wychodzić z domu. Rozumiem. A mam tu jedną ofertę. Firma deweloperska poszukuje pracownika budowlanego. No jest jeszcze inna. Szukają agenta ochrony w nocnym hipermarkecie. Ile płacą temu agentowi ochrony? 670 zł miesięcznie. Nie wezmę tego. To niebezpieczna robota. Mam jeszcze jedną ofertę. W biurze nieruchomości. Pomoc biurowa. O, to mi się bardziej podoba. O nie, ja u niego nie będę pracował. Nie masz nic do stracenia. Uważam, że powinieneś iść na tą rozmowę. W końcu dobrze się znamy z panem Wiśniewskim. Wcale się nie znamy, tylko wynajmujemy od niego mieszkanie. W każdym bądź razie on ciebie zna. Zna, ale nie lubi. Uspokój się. A nie zastanawia cię, dlaczego on tak nagle potrzebuje kogoś do biura? Podobno poprzednia osoba spodziewa się dziecka. O, dziękuję. To rozwiązuje całą sprawę. Nie pójdę tam, to nie dla mnie. Uspokój się, Stasiu, to była kobieta. No, chyba, że tak. No. Ten kołnierzyk mnie ciśnie. Jeżeli zacznę kasłać, pękną mi bębenki w uszach. Ale przynajmniej porządnie wyglądasz. No, to możemy już iść. Też jestem gotowa. A po co ty chcesz ze mną iść? No, Heleno, daj spokój, nie jestem dzieckiem. Przyszłam tu z tobą tylko po to, żeby być pewna, że nic ci się po drodze nie stanie, że się nie spóźnisz, że jak już tu dojdziesz, to będziesz dalej dobrze wyglądał. Już ci powiedziałem, Heleno, nie jestem dzieckiem. Stasiu, między naszym domem a biurem pana Cezarego były trzy bary i do każdego wstępowałeś, żeby zapytać o drogę. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Jesteśmy umówieni z panem Wiśniewskim w sprawie pracy. Ach, oczywiście. Pani... Pani Zbogacka. Nie, pan Zbogacki. Bogacki. A tak, oczywiście. Proszę, usiądźcie państwo. Pan Wiśniewski za chwilę będzie wolny. O. Wiem, jak się siada, Heleno. Pamiętaj, Stasiu, masz siedzieć prosto, wyraźnie mówić i odpowiadać tylko na pytania. A ja w tym czasie zrobię zakupy. Przefaksujemy państwu szczegóły dotyczące tego domu. Dziękuję i do widzenia. Dnia. O, pani Helena. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co za niespodzianka, proszę, niech pani wejdzie. Dzień dobry panu, ale może tylko mąż? Nie, dlaczego? Proszę, wchodźcie państwo. Proszę, niech pani siada. A, nie planowałam, że zostanę. Ale skoro pani już tu jest, to proszę. Dziękuję. A, co państwa do mnie sprowadza? Wiem, chce się pan wyprowadzić. Nie. Nie. Przepraszam. Pani Joasiu, ta kobieta, która ma przyjść z urzędu pracy, proszę jej powiedzieć, żeby poczekała. Ona już przyszła. Jest u pana. To pan Bogacki. Dziękuję. Pan Bogacki? W urzędzie pracy powiedzieli, żebym to panu dał. No tak, tak, oczywiście. Tak, ale pan nie jest kobietą. A nikt nie prosił o kobietę. No tak, ale wolałbym... Mąż nie jest aż tak męski, jak się panu wydaje. A jednak... Niech się pan nie da nabrać na to, że ma zarost. Dajcie mi spokój, idę stąd. Siadaj, Stasiu. Mężowi bardzo zależy na tej pracy. Uważam, że się do niej nadaje. Lubi zajmować się papierami. Czyta dużo gazet. Heleno, uważam, że zajmujemy tylko panu Cwałowi czas. Nie widzisz, że on mnie nie chce? Nie, nie, dlaczego? Nie o to chodzi. No właściwie chodzi o to. No cóż, jestem skłonny wziąć pana pod uwagę przy rozpatrywaniu kandydatów na tę posadę. Widzisz, Stasiu! No i muszę stwierdzić, że nie mogę pana przyjąć. Bardzo mi przykro. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Nie dostanę tej pracy u pana, tak? Tak.
I nie zmieni pan swojej decyzji, czy tak? Tak. W takim razie dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Stasiu? Stasiu! No, przepraszam pani Heleno, ale chodzi mi o kogoś, kto miałby doświadczenie w pracy biurowej. Potrzebuję kogoś do pomocy, no sam nie daję rady. Tak, rozumiem, ma pan dużo pracy. Te spotkania z klientami to pokazywanie im domów. No właśnie, pani Heleno, a pani? Co ja? No przecież pracowała pani kiedyś w biurze. No. No niby tak. No. Tylko mnie nie denerwuj, Heleno. Widziałaś, że się starałem. Widziałam. Widziałam, Stasiu. Panu Cezaremu chodziło po prostu o kobietę, która miałaby w sobie dużo ciepła i miłą osobowość. Kogo ci to przypomina? Kobieta, która ma dużo ciepła i miłą osobowość. Nie znam nikogo takiego. Ja mówię o sobie. Pan Cezary zaoferował tą pracę mnie. Co takiego? Ty chcesz pracować? Nigdy! Nigdy! To jest wykluczone, żeby moja żona chodziła do pracy, podczas kiedy ja siedzę w domu, nic nie robię. Czytam sobie gazety, piję piwo. To od kiedy zaczynasz tę pracę? W poniedziałek. Musimy rano oboje wstać, punktualnie w pół do ósmej. No po co ja mam wstawać? No, jeżeli ja idę do pracy, to oczekuję, że ty zrobisz mi jakieś porządne śniadanie. To ma być patelnia, która się nie przypala. O Boże! O Jezu! Dzień dobry, Stasiu. Staszynka napluła mi w oko. Nie dziwię się jej po tym, jak ją traktujesz. Nie męcz jej więcej, zjem tylko grzankę. Przecież powiedziałeś, żeby ci robić porządne śniadania. Nie zrobiłam jeszcze wczorajszego. Wczoraj zrobiłem ci to samo. No właśnie dlatego, pośpiesz się, bo nie chcę się spóźnić do pracy. Nie mogę szybciej, nie widzisz, że mam tylko dwie ręce? Czego się napijesz, kawy czy herbaty? Wolałabym napić się kawę, ale ponieważ twoja kawa smakuje jak herbata, to wolę herbatę. Dziękuję. Coś ciekawego w dzisiejszej gazecie? I nic takiego, co wymagałoby twojej interwencji. Znowu zaczynasz? Od rana? Musisz zrobić dzisiaj zakupy. Pieniądze zostawiłam ci w pokoju na stole. Musisz odebrać rzeczy z pralni, oddać moje buty do szewca, rozejrzyj się też za jakimś prezentem dla mojej siostry i zadzwoń do hydraulika. I zacznij tu trochę sprzątać, bo się brudno zrobiło. O Jezu, a to co? Proszę, niech pan siada. Zaraz zrobię herbatę i dostanie pan kawałek tej pysznej szarlotki, którą obiecałam panu w sklepie. Dziękuję. Nóg nie czuję od tego chodzenia. Nie uważa pan, że ten kasjer z naszego spożywczego za bardzo flirtuje z klientkami? Nie wiem, ze mną nie flirtował. Może woli brunetki. Niech pan zdejmie buty. Ale jeszcze nie, bo jakbym zdjął, to już nie miałbym na co czekać. To moja cała radość na dzisiaj. Jak ona oczekuje, żebym prowadził dom za to, co mi zostawia, to nie wiem. O. Tak, wszystko jest strasznie drogie, to prawda. A czy w ogóle ktoś docenia to, co my robimy? Cały dzień sprzątamy, gotujemy, robimy zakupy. A kiedy wracają z pracy, oczekują, że rzucimy wszystko i przywitamy ich z uśmiechem. Jeszcze będziemy mieli siły, że... Przepraszam, panie. Przynajmniej nie ma pan dzieci. Ja nie mam nawet czasu, żeby pójść do fryzjera. Ale mogę czasami z nim posiedzieć, jak pani chce. Dziękuję panu. Myślałam, że im pan tego nigdy nie zaproponuje. Mam być dzisiaj u fryzjera o 3:30. Proszę? Czy o to panu chodziło? Tak, dziękuję. A może mi pani znaleźć teczkę pana Malika? Poprzednia dziewczyna odłożyła ją, zdaje się, do archiwum. Poprzednia dziewczyna? Tak. Dziewczyna. Agencja nieruchomości, słucham. Nie mogę znaleźć bulionu w proszku. Przepraszam, a kto mówi? To ja! Mogę rozmawiać z Heleną?
To do pani. Ktoś, kto nazywa się ja, nie może znaleźć bulionu w proszku. Przepraszam. Staś, mówiłam ci, żebyś tu nie dzwonił. Jest w górnej szafce w słoiku z napisem papryka. To nic dziwnego, że nie mogłem znaleźć. Kto trzyma bulion w... Heleno! Dodać bulionu i gałki muszkatołowe. Gałka muszkatołowa! O Jezu! Teczka pana Malika, proszę. Agencja nieruchomości, słucham. A gdzie jest gałka muszkatołowa? Gdzie jest gałka muszkatołowa? Znowu wydaje mu się, że gotuje kapuśniak. Nie mamy gałki, Stasiu. To możesz kupić wracając z pracy? I chleb też nie ma. Tak. I jeszcze... Ha, Heleno! Znowu odłożyłaś słuchawkę. Dodać do smaku trochę papryki. Papryka. Jezu. Jesteśmy. On nie będzie panu przeszkadzał. Ma swoje książki, musi odrobić lekcje. Dzień dobry. Dobrze, dobrze, wchodź. Pamiętaj, żebyś nie sprawił kłopotu panu Bogackiemu. Dziękuję, że pan z nim zostanie. To biegnę, wrócę za godzinę. Pocałowałam dzisiaj w szkole dziewczynkę. A po co? Nie chciałam, ale mnie zmusiła. Chodź, chodź. Nie przejmuj się. Dobrze wiem, jak się po tym czujesz. Siadaj tu i odrabiaj lekcje. Ja muszę wracać do gotowania. Bawi się pani w gospodynię domową? Można tak powiedzieć. No, to znowu jesteśmy o jeden dzień starsze. Ten dzień tak szybko przeleciał, że nawet nie zauważyłam. O! Może pani już iść do domu, ja odbiorę. Agencja nieruchomości, słucham. Jest w szafce pod zlewem. Pomyłka, zły numer. Tak myślałem. Odwieźć panią do domu? Dziękuję, chętnie. Jezu, nóg nie czuję. Stasiu! Stasiu! A ty co? Czy leżałeś tak cały dzień? No co ty mówisz? Przed chwilą usiadłem. Akurat. A nie zapytasz mnie nawet, jaki miałam dzień w biurze? Nic mnie nie obchodzi, jaki miałeś dzień w biurze. Ja wiem, co ja tu miałem. Siedziałem tu jak więzień, nie miałem do kogo się odezwać, oprócz tego małego cwała, który tu był. W dodatku stałem cały dzień przy kuchni, żeby ci zrobić obiad. Oj, cudownie. A co będzie na obiad? Kanapki z serem i musztardą. Jak to kanapki z serem? To po co były wszystkie te pytania o bulion i gałkę muszkatułową? Chciałem zrobić kapuśniak, ale się pomyliłem i zamiast kapusty kupiłem sałatę lodową. Boże. Mam tego dosyć, Heleno. Stasiu, nie przejmuj się, nic takiego się nie stało. W dodatku ten mały cwał śmiał się ze mnie, że jestem gospodynią domową. No dobrze, 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 dobrze. Daj mi spokój. A co byś powiedział, gdybym zaprosiła cię dzisiaj do restauracji, kieliszek wina i coś ciepłego dobrze ci zrobi, a jutro? Co jutro? Jutro zapiszemy cię na kurs gotowania. Oj, znowu kanapka z sardynkami. A dlaczego pani nie poprosiła męża, żeby dzisiaj zrobił pani coś innego? Sama ją sobie zrobiłam. W domu nie było niczego innego do jedzenia. O. Wyjdę coś zjeść do baru. Wrócę za pół godziny. Gdyby ktoś dzwonił, to... O, to pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać z moją żoną. Stasiu, papryka jest w szafce obok słoika z napisem gałka muszkatołowa. Zamilcz na chwilę, Heleno. Stasiu. Powiedziałem ci, żebyś zamilkła.
Moja żona nie będzie dłużej u pana pracować. Jak to nie będzie? O czym ty mówisz? Oczywiście, że będę. Nie będziesz. Dlaczego nie? Bo rano poszedłem do urzędu pracy i dostałem pracę, którą zaczynam od zaraz. Naprawdę, Stasiu. A może zjesz kanapkę z sardynkami? Chętnie. O, Stasiu! Po co ty robisz? Ja bym to zrobiła, to moje zajęcie. Od teraz jest już twoje i ten fartuch też. Dobrze, dobrze, dobrze. Opowiedz mi coś więcej o tej swojej pracy. To bardzo odpowiedzialna praca. Był na nią jeszcze jeden chętny, ale wybrali mnie. Głównie dlatego, że mam obie nogi. Ach tak. Kupiłam coś na tę okoliczność. O, szampan. Właśnie. I jeszcze kupiłam coś dla siebie. Pomyślałam, że ponieważ dostałeś tę pracę, to jest świetna okazja, żeby to... uczcić. Może by się dzisiaj wcześniej położyć. Bardzo bym chciał, Heleno, tylko że... Stasiu, Stasiu, Stasiu! Dzisiaj się nie wykręcisz, Stasiu! Ale nie zamierzam. Tylko kiedy ci mówiłem o tym, że zaczynam tę pracę od zaraz, to mówiłem to poważnie. A dokąd ty idziesz? Jest 7 wieczorem. Idę na nocną zmianę. Jestem agentem ochrony w hipermarkecie. Aha! Kiedy wrócę, to chcę mieć jakieś porządne śniadanie. Ty...